W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z na początku Najświętszej Ofiary prośmy pokornie Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Panie Boże Wszechmogący, Ty jesteś źródłem i początkiem życia, ciała i duszy. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą z ufnością się posługujemy, aby uprosić przebaczenie naszych grzechów i uzyskać obronę przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom szatana. Spraw Boże w miłosierdziu swoim, niech źródła żywej wody zawsze tryskają dla naszego zbawienia, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie wewnętrznie oczyszczeni i uniknęli wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, przez Chrystusa, Pana naszego. Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Adoramus te.
Módlmy się. Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpewniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Amosa. Tak mówi Pan Wszechmogący. Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach. Jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Improwizują na strunach harfy i jak Dawid wynajdują instrumenty muzyczne. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców i zniknie krzykliwe grono hulaków. Oto Słowo Boże. Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne. Do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król Królujących i Pan Panujących,
jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen. Oto Słowo Boże. Pan z wami. I z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Amen.
Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza, niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak, że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Na dzisiaj mamy list arcybiskupa krakowskiego Marka Jędraszewskiego. Totus tuus, modlitewny maraton za Kościół i Ojczyznę. Umiłowani archidiecezjanie, w tym roku przeżywamy 2 wielkie wydarzenia związane z osobą Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II Wielkiego. Pierwszym z nich jest 40. rocznica jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, jaka miała miejsce w dniach od 2 do 10 czerwca 1979 roku. Natomiast drugim wydarzeniem jest zbliżająca się 100. rocznica jego urodzin, której obchody już się w naszej archidiecezji rozpoczęły uroczystym koncertem Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie w 99. rocznicę jego urodzin i międzynarodową konferencją naukową zorganizowaną na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Całe życie Karola Wojtyły upłynęło pod znakiem wielkich zmagań o ocalenie największych i najbardziej świętych chrześcijańskich i narodowych wartości. Były to zarówno jego osobiste zmagania, jak i zmagania Polski i całego Kościoła. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, w czasie, gdy na nowo decydowały się losy naszej ojczyzny. Tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jej dalszy niezależny byt znalazł się bowiem w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Dnia 13 czerwca 1991 roku, odwiedzając cmentarz ofiar wojny 1920 roku w Radzyminie, Jan Paweł II powiedział: Wiecie, że urodziłem się w roku 1920 w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem.
Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem. Przyszły papież nie tylko spłacał dług, jaki zaciągnął wobec naszych narodowych bohaterów i wobec naszych polskich świętych, ale równocześnie pomnażał ten skarb, którym dla niego była Polska, jak pisał o tym w poemacie Myśląc Ojczyzna. W tej właśnie perspektywie trzeba spojrzeć na jego pierwszą pielgrzymkę do Polski w 1979 roku. Zasiewu jego pielgrzymiego słowa i z żaru jego modlitwy do Ducha Świętego o odnowienie oblicza polskiej ziemi, rok później narodziła się Solidarność, a w konsekwencji jesienią 1989 roku doszło do radykalnych przemian w naszej części Europy, przekreślając w ten sposób ustalenia podjęte przez Wielkie Mocarstwa w Jałcie w 1945 roku. Kiedy w 1991 roku Jan Paweł II przybył do Polski w ramach swej czwartej pielgrzymki, z ogromną determinacją wskazywał na fundamenty, na których trzeba budować jej autentyczną wolność. Tymi fundamentami są wszystkie przykazania dekalogu, począwszy od pierwszego, które brzmi: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ojciec Święty mówił wtedy w Koszalinie. Jest to pierwsze słowo dekalogu, pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przykazania. Jest to całe prawo Boże, wypisane niegdyś na kamiennych tablicach, a równocześnie wypisane odwiecznie w sercach ludzkich. Także i ci, co nie znają dekalogu, znają jego istotną treść. Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami przymierza, Starego Przymierza z Góry Synaj i Chrystusowej Ewangelii, głosi je samą wewnętrzną prawdą tego rozumnego stworzenia, jakim jest człowiek. To Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka, dla jego dobra. Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie, burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze. Zaczynając od wspólnoty najmniejszej, jaką jest rodzina, i idąc poprzez naród, aż do tej ogólnoludzkiej społeczności, na którą składają się miliardy ludzkich istnień. Tylko też w mocy tego pierwszego przekazania można myśleć o prawdziwym humanizmie. Tylko wówczas cała humanistyczna moralność sprawdza się i urzeczywistnia. Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności. Każde prawdziwe dobro dla człowieka jest tylko wówczas możliwe, kiedy czuwa nad nim ten jeden, który sam jest dobry, czyli Pan Bóg. Drodzy siostry i bracia, odzyskanie przez Polskę suwerenności na początku lat 90. minionego wieku nie oznacza jednak, że raz na zawsze skończyły się nasze zmagania o autentyczną wolność. Ona zawsze jest darem, z którym nierozerwalnie łączy się konieczność kolejnych zmagań o jej ocalenie i zachowanie. Obecnie przyszło nam żyć w czasach, w których pojawiło się kolejne wielkie zagrożenie dla naszej wolności, i to o charakterze totalitarnym. Jej źródłem jest, podobnie jak w totalitaryzmach XX wieku, radykalne odrzucenie Boga. W konsekwencji tego odrzucenia głosi się zupełnie nową wizję człowieka, która sprawia, że staje się on karykaturą samego siebie. W ramach ideologii gender usiłuje się bowiem zatrzeć naturalne różnice między kobietą a mężczyzną. Co więcej, poprzez agresywną propagandę ideologii LGBT w imię tzw. tolerancji i postępu wyśmiewa się i szydzi z największych dla nas świętości. Równocześnie przymusza się ludzi, w tym także osoby wierzące, do propagowania tej ideologii. Tym samym, łamiąc wolność sumienia, nakłania się ich do tego, aby odchodzili oni od zasad wyznawanej przez siebie chrześcijańskiej wiary. Wyraźnie to nam przypomina totalitarne czasy PRL-u, gdy awanse społeczne były zagwarantowane jedynie dla członków komunistycznej partii, a osoby wierzące były traktowane jako obywatele drugiej kategorii. Innym bardzo groźnym przejawem tej ofensywy antymoralności
jest wprowadzanie przez niektóre samorządy do przedszkoli i do szkół zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia programu seks edukacji, które w swych treściach prowadzą do wielkich duchowych krzywd wyrządzanych dzieciom i młodzieży. Wszystko to w oczywisty sposób jest obrazą Boga Stwórcy. Nie ulega przy tym żadnej wątpliwości, że aprobata tego rodzaju programów, zgoda na nie i współudział w nich jest ciężkim przewinieniem moralnym. Podobnie godna napiętnowania jest postawa obojętności wobec tego rodzaju zagrożeń, które burzą ład i stanowią wielkie zagrożenie dla życia i właściwego rozwoju poszczególnych ludzi, rodzin, społeczeństw i narodów. My również, każda i każdy z nas, na wzór Ojca Świętego Jana Pawła II, musimy spłacać dług, jaki zaciągnęliśmy wobec naszych narodowych bohaterów i wobec świętych patronów naszej Ojczyzny. Także na nas spoczywa obowiązek obrony tych wartości, z których ponad 1050 lat temu zrodziła się Polska i których najgłębszym wyrazem jest Chrystusowy Krzyż. Jest to nie tylko obowiązek wobec szlachetnych dokonań naszych przodków, ale również wobec przyszłych pokoleń Polaków. Jest to zwłaszcza obowiązek rodziców, którym przede wszystkim powinno zależeć na szczęściu i pomyślności ich dzieci. I na odwrót, jeśli rodzice z obojętnością, a co gorsze z aprobatą, będą patrzyli zarówno na wspomniane wyżej programy, jak i na tych, którzy je lansują i popierają, to z wielkim prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że ich własne dzieci staną się ofiarami ideologii gender. A dla rodziców szczerze kochających swe dzieci nie może być większej tragedii. Drodzy siostry i bracia, w tej dramatycznej godzinie naszych czasów potrzebna jest nam wszystkim wielka postawa czuwania. Potrzebna jest nam również wielka modlitwa za siebie, za nasze rodziny, za nasz polski naród, za Kościół, za Europę. Kształt tej modlitwy wyraził święty Jan Paweł II w swoim biskupim, a następnie papieskim zawołaniu Totus Tuus. Był on cały dla Maryi, a przez to cały dla Chrystusa. Tym samym wyznaczył on nam duchową drogę, którą winniśmy zdążać przez Maryję do Chrystusa, aby uzyskać bezcenny pokój serca i na co dzień żyć nadzieją osiągnięcia życia wiecznego. Podejmując tę drogę, tym bardziej rozumiemy, że świętowanie rocznie związanych z życiem i działalnością Jana Pawła II nie jest zwykłym nawiązaniem do okrągłych dat związanych z jego biografią, że jest ono świadomym podejmowaniem przez nas tego duchowego dziedzictwa, jakie nam pozostawił, że jest zadaniem, którego rzetelne wypełnienie sprawie, iż z obecnych duchowych zmagań i zagrożeń wyjdziemy jeszcze bardziej wewnętrznie silni i mocni, że staniemy się bardziej maryjni, a przez to bardziej Chrystusowi. W związku z tym bardzo proszę, aby rozpoczynające się niebawem nabożeństwa październikowe stały się naszą jedną wielką modlitwą różańcową w intencji naszego narodu i Kościoła w naszej Ojczyźnie. Równocześnie zarządzam, aby od 1 listopada bieżącego roku aż do końca 2020 roku we wszystkich kościołach i kaplicach publicznych pół godziny przed wieczorną mszą świętą odbywała się cicha adoracja Najświętszego Sakramentu, na koniec której należy odmówić jedną dziesiątkę różańca i litanie do świętego Jana Pawła II. Niech ta szczególna modlitwa zanoszona do Boga w stulecie Jego urodzin stanie się wyrazem naszej wielkiej wdzięczności za dar Karola Wojtyły, a jednocześnie naszą serdeczną prośbą, aby nieustannie wstawiał się za swoją ukochaną Ojczyzną, za tak bliskim Jego sercu Krakowem i całą archidiecezją krakowską. Na ten wielki wspólnotowy czyn modlitewny wszystkim wam, ukochani archidiecezjanie, serca błogosławię. Marek Jędraszewski, arcybiskup metropolita krakowski. Kraków, 14 września 2019 roku, w święto podwyższenia Krzyża Świętego.
Pouczeniem Syna Bożego o konieczności czynnego miłosierdzia prośmy Zbawiciela. Aby Kościół odważnie walczył o sprawiedliwość społeczną przez jawne głoszenie wymogów Ewangelii, Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Aby ludzie bogaci zrozumieli, że nie samym chlebem żyje człowiek, Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Prośmy o zdrowie dla naszego organisty, Pana Pawła, który jest w szpitalu,
O opiekę i błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty Daniela w 13. rocznicę ślubu. O błogosławieństwo Boże dla Dominika w dniu urodzin. Ciebie prosimy. Prośmy także o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla brata Michała, ojca Rafała z naszej wspólnoty w dniu imienin. Ciebie prosimy. Prośmy, aby zmarli, a szczególnie świętej pamięci Danuta, Kazimierz, Niemczyk, Anna i Władysław, Miłsiał i wszyscy nasi bliscy zmarli, oglądali oblicze Boże wieczności. Ciebie prosimy, abyśmy uczciwie, zabiegając o dobre materialne konieczne do życia, nie oddalali się beztrosko od Boga i nauki Chrystusowej. Ciebie prosimy. Panie Jezu Zbawicielu, daj nam głębsze rozumienie Twojej nauki o czekającym nas losie wiecznym i siłę do jej wypełniania, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Módlcie się, aby moją, waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
z wami. Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach. I nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary ducha, przez którego wskrzesiłeś zmartwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołając. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy święto, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zalecenie i oczekujemy odpuszczenia. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Thank you.
nasy pokoje. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a ja będę z tego Thank you.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieku. Posłuchajmy ogłoszeń parafialnych. Jak już może słyszeliśmy w modlitwie powszechnej, w minionym tygodniu uległ wypadkowi nasz organista, pan Paweł, i w tej chwili znajduje się w szpitalu, czekając na operację nogi. Otoczmy go modlitwą, prosząc o rychły powrót do zdrowia. Dzisiaj o 17:00 na kanale TVP Kultura można będzie obejrzeć film o naszym opactwie, będący jednym z odcinków serii Szlakiem Miejsc Niezwykłych – Pomniki Historii. Rozpoczynamy nowy miesiąc, w związku z tym w środę podczas wieczornej mszy świętej modlić się będziemy za wszystkich zmarłych wspominanych w wypominkach rocznych. W czwartek godzina święta po wieczornej mszy świętej. W piątek przed południem odwiedzimy chorych z komunią świętą, a po południu od 17:30 będzie okazja do spowiedzi świętej. Nabożeństwa październikowe odprawiane będą w dni powszednie po mszy świętej wieczornej, czyli po 18:25, a w niedzielę o godzinie 15:00. Rozpoczyna się też ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajny miesiąc misyjny, który jest zaproszeniem adresowanym do Kościoła na całym świecie do jeszcze większego zaangażowania się w dzieło misyjne. Siostry oblatki Serca Jezusa zapraszają do swojej kaplicy w Tyńcu przy ulicy Zagórze 11. Msze święte są tam odprawiane w niedzielę o 8:15, a od poniedziałku do piątku o 18:00, wyjątkowo w pierwsze piątki o 6:30. Adoracja Najświętszego Sakramentu ma miejsce we wtorki i piątki od 17:00 do 18:00. Ponadto w październiku różaniec będzie odmawiany o 17:30. Siostry oblatki zapraszają również Panie na skupienie w dniach 5 i 6 października. Rozpocznie się ono w sobotę o 9:00. Więcej informacji pod numerem sióstr. Tu jest w ogłoszeniach podane, ale nie będę czytał, bo jak ktoś będzie zainteresuje, to sobie to przepisze, zanotuje z ogłoszeń, które są wywieszone. Przyszłą niedzielę, 6 października, zapraszamy na pierwsze w tym roku formacyjne spotkanie główne Duszpasterstwa Młodzieży. Rozpocznie się mszą świętą o 18:00. Po jej zakończeniu w sali parafialnej odbędzie się spotkanie zatytułowane Gry Małżeńskie. Naszymi gośćmi będą małżonkowie Jolanta i Jarosław Obczyńscy, którzy podzielą się z nami świadectwem nawrócenia i życia małżeńskiego. Pan Marek Sobieraj zaprasza mieszkańców na spotkanie z kandydatką do Sejmu, panią Małgorzatą Wasserman, oraz kandydatem do Senatu, panem Krzysztofem Mazur, poświęcone problemom na osiedlach peryferyjnych. Spotkanie odbędzie się jutro, czyli 30 września, o 19:00 w remizie Spetyniec przy ulicy Dziewiarzy 7. A Rada i Zarząd Dzielnicy 8 Dębniki zapraszają mieszkańców dzielnicy do wzięcia udziału w głosowaniu w budżecie obywatelskim miasta Krakowa. Głosowanie trwa od 28 września. Do 7 października. Głosować można przez internet lub w punkcie głosowania. Szczegółowe informacje są na stronie www.budżetkraków.pl, a jeżeli ktoś nie chce chodzić, szukać, no to wystarczy dzisiaj zagłosować w bramie naszego opactwa. Tam jest przygotowane stanowisko i można to zrobić. Pan z wami. Niech Bóg Wszechmogący i Miłosierny was błogosławi i da wam prawdziwą mądrość, która prowadzi do zbawienia. Niech was poucza słowami Pisma Świętego i pomaga wytrwać w pełnieniu dobrych uczynków. Niech wam ukaże drogę pokoju i miłości i kieruje wasze kroki ku sobie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.